Hej, Vicky, myślisz, że jesteś taka przebiegła, co? Widzisz ten banknot? Spróbuj zgadnąć, gdzie jest. Tu przesunę, tu zamienię i już. Proste, co? No to patrz, triki i kawały to świetna zabawa, przynajmniej dla tych, którzy je robią. Zobacz 10 naszych najlepszych kawałów i zabawnych trików. Nie ma nic lepszego niż dobrze się wyspać, prawda? Ale ten błogi czas może odebrać ci przyjaciółka, która wie, jak wszystko zepsuć. Kiedy następny raz będzie u ciebie nocować, nasyp śpiącej przyjaciółce puder na rękę. Hej, słyszysz to bzyczenie? Obudź się, Vicky! Hej, czy to komar na twojej twarzy? A, masz! Oho, to było doskonałe uderzenie! Pewnie, że dla nas to zabawne, ale zacząć dzień w taki sposób to niezbyt przyjemne, co? Coś mi mówi, że Vicky będzie potrzebowała wiadra kawy dzisiejszego poranka. I prysznica, żeby zmyć ten puder z siebie. Dobra robota, Heli, dobra robota! Nowy dzień, nic nowego do jedzenia. Ach, gdyby tylko w domu były jakieś inne słodycze. Bez obaw, Heli. Vicky jest tak niesamowitą przyjaciółką, że przyniosła ci pyszną babeczkę. Smacznego! Co jest? To ciasto jest wypełnione wodą. O nie, wszystko rozlało się jej na spodnie. Wypełnij tylko miseczkę odrobiną wody i przykryj balonem przykrytym lukrem, tak, że jak się wbije w niego widelec, woda rozpryśnie się dookoła. O, nie martw się, Heli. Jeszcze się zemścisz na Vicky. Następny trik wymaga nieco wody i umiejętności aktorskich. Co tam, Heli, sprzątasz? Od tego kurzu swędzi mnie... A, psik! Ops, sorki, chyba się przeziębiłam. To przypadek! A psik! Ej, obrzydliwość! O, Vicky, dostaniesz za swoje! Lubisz desery? Co powiesz na biszkopt? Nie, nie taki, jak robiła babcia. Najpierw weź zwykłą gąbkę, a potem polej ją pysznym lukrem. Następnie rozsmaruj go jak na prawdziwym cieście. Najważniejsze jest pokrycie lukrem całej gąbki, tak żeby nie było widać, co jest pod spodem. Wygląda jak prawdziwe. Nie zapomnij posmarować brzegów. Na koniec dodaj posypkę. Wygląda pysznie, prawda? Dobra, czas na zabawę. Vicky, jesteś wyjątkową przyjaciółką, więc zasługujesz na deser. Tak wyjątkowy jak ty. O, to takie miłe. No jak, Vicky, wygląda pysznie, prawda? Jak myślisz, jak smakuje? Czekoladowo, waniliowo? A może jak namydlona gąbka? Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. Spróbujmy. Hej, co to do diabła ma być? Powinnam móc wgryźć ciasto, prawda? Okropność. Wow, właśnie niemal zjadłaś gąbkę. Gąbkę. Ach, toaleta. Miejsce odosobnione, gdzie każdy czuje się najbardziej swobodnie. Znana także jako miejsce, w którym można zrobić doskonały kawał. Weź rolkę po papierze toaletowym i włóż pod strumień wody. Upewnij się, że jest dobrze namoczona. Teraz mocno zgnieć, żeby wyglądała jak... czy naprawdę muszę mówić to głośno? Wrzuć do muszli klozetowej trochę żółtego papieru. Teraz czas wrzucić te małe skarby. Wiecie, co mam na myśli. Fuj. Teraz poczekaj na nic niepodejrzewającą przyjaciółkę i... Hej! Co to jest? Och nie, tylko nie wymiotuj. Kto nie spłukał po sobie ubikacji? Dobra, czas zemścić się na Heli. Zakradnij się cicho z kocem. Ciii. A masz! Trzymaj mocno kocem głowę przyjaciółki. Nie bój się. Właśnie tak. Dobra, jak tam, Heli? Vicky, chyba trochę się zagalopowałaś. Wow! Co to za czary? Włosy Heli tak się naelektryzowały, że teraz ma nową fryzurę. Nie mogę. Mamy tu drobny wypadek z włosami. Niech ktoś wezwie fryzjera. No dobrze, może już czas na rozejm. Heli i Vicky to najlepsze przyjaciółki.
Czas, by dziewczyny przestały robić sobie nawzajem kawały i były znowu przyjaciółkami. No dobrze. Na zdrowie, dziewczyny! Vicky, wszystko z tobą dobrze? Wiesz, że nie powinno się wkładać palców do szklanki z sokiem, prawda? Zaraz. A gdzie jest sok? Poważnie, jak ona to robi? Dobra, albo Vicky znowu robi jakiś kawał, albo jest przybyszem z innej planety. Dobra, dziewczyno, przyznaj się. Wiedziałam, że znowu coś wymyśliła. Co my tu mamy? Czy powinniśmy was zostawić samych? Wino, płatki róż? Czy to studniówka? Przyjrzyjmy się bliżej. Splecione nogi? Chwileczkę. Pod kurtką jest tylko jedna osoba. Hej, obudź się! Wstawaj! To nie była żadna randka, to tylko Vicky się zdrzemnęła. Chociaż płatki róż i wino to trochę duży wysiłek, jak dla jednej osoby. Widzicie? Dwie pary spodni, z tym, że jedna nogawka jest pusta. Hej dziewczyno, czas wyglądać jak prawdziwa kobieta. Weź szal. Teraz owiń wokół szyi. O tak. Teraz skrzyżuj ręce i złap za końce, owijając je wokół szyi. Aha, właśnie tak. Weź końce i zawiąż w węzeł. Pociągnij. I... Tada! Hej, jak to zrobiłaś, nie dusząc się przy okazji? Matko, nie mówiłaś, że to był trik zagrażający życiu. Chcesz wiedzieć, jak to się robi? Załóż szalik na szyję, kiedy skrzyżujesz końcówki, nie owijaj ich wokół szyi całkowicie. Teraz zawiąż w węzeł i pociągnij. Widzisz? Proste. Jeśli lubisz odrobinę zabawy z przyjaciółmi, nieszkodliwe kawały to doskonały pomysł. I przy odrobinie szczęścia wszyscy będziecie się dobrze bawić. No dobra, doskonale bawić. Ale nawet najśmieszniejsze kawały mogą się nie udać. Tak czy inaczej, odrobina żartów z przyjaciółmi poprawi wam humor i będziecie mieć mnóstwo uroczych wspomnień, kiedy spotkacie się po latach. Pamiętaj jednak, że niektóre z tych kawałów mogą trochę nabrudzić. Tak, to było lekkie przegięcie, co? Nie wyglądasz dobrze, Vicky, nie wyglądasz dobrze. Masz znajomych, którzy lubią dobre kawały? Udostępnij im nasz filmik. I nie zapomnij subskrybować naszego kanału, żeby zawsze być na bieżąco z naszymi filmikami. Do zobaczenia następnym razem!